Drodzy bracia i siostry, czy zetknęliście się z tym, że czasami niektórzy ludzie skarżą się na Boga? Czy wam może się zdarzyło, że mieliście gdzieś w sercu pretensje do Pana Boga, że to życie jest cięższe niż myśleliście, że spotykają was jakieś niemiłe doświadczenia? Wiele osób ma takie chwile, w których są skłonne mieć jakiś żal, są skłonne ponarzekać. Tylko czy powinniśmy kierować nasz żal do Pana Boga? Chciałbym na podstawie niektórych tekstów wskazać, czy rzeczywiście Bóg jest winien sytuacji, jakie nas spotykają i czy zostawia grzesznika bez pomocy. Czy jakikolwiek człowiek może powiedzieć: Boże, Ty mi nie dałeś możliwości zmiany życia, poprawy mego życia? Zacznijmy może od takiego bezpośredniego od razu tekstu z Księgi Przypowieści, 19 rozdział, werset 2 i 3. Gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. To głupota prowadzi człowieka na manowce, a potem jego serce wybucha gniewem na Pana. Niejednokrotnie jest tak w naszym życiu, że czasami szybciej działamy niż myślimy. Brakuje nam rozwagi. W hebrajskim języku tutaj jest słowo poznanie, wiedza, że dusza bez poznania odpowiedniego jest zagrożona, ponieważ jej wysiłki, jej starania mogą się okazać chybione. Dane przedsięwzięcie może być w ogóle nietrafne. I wtedy człowiek, śpiesznie krocząc, może doświadczyć upadku, bo podjął się czegoś niewłaściwego albo podjął się czegoś, co jest właściwe, nie mając odpowiedniego duchowego przygotowania czy odpowiedniego poznania. Tak bywa. Kiedyś brat Jan Guńka opowiadał świadectwo, że młodzi ludzie pojechali nawracać szamanów syberyjskich do Moskwy. No, podjęli się wielkiego ryzyka. Wrócili poobijani duchowo, załamani, nie mogli się pozbierać. No i po prostu po modlitwie zboru się okazało, Bóg powiedział: ja ich tam nie posłałem. Po prostu zostali duchowo poranieni i niepotrzebnie zajęli się czymś, co nie było dla nich. To przerastało ich w ogóle duchowe przygotowanie i możliwości. Więc trzeba mieć wyraźne przekonanie od Boga, że Bóg gdzieś nas posyła z czymś, czy mamy podjąć jakieś działanie. Trzeba zaczynać wszystko od modlitwy, od konsultowania wszelkiej naszej drogi z Bogiem i trzeba nabyć odpowiedniego poznania na temat tego, co chcemy robić. Nie można też robić czegoś pochopnie. I często tak jest, że głupota ludzka prowadzi nas na manowce, sprawia, że gdzieś tam pobłądzimy, podejmiemy złą decyzję, zrobimy coś niemądrego i strzeżmy się, żeby nie było tak, że potem pretensje kierujemy nie do siebie, nie plujemy, jak to się mówi, sobie w brodę, jest takie popularne powiedzenie, czyli nie obwiniamy samu siebie, ale kierujemy gniew na Pana Boga. Dlaczego On do tego dopuścił? Ale dlaczego Ty, człowieku, nie przemyślałeś sprawy? I trzeba powiedzieć, że Bóg jest zawsze wolny od wszelkiego zła. Nie można Panu Bogu przypisać jakiegokolwiek zła czy skazy moralnej. W księdze Hioba, w 34 rozdziale od 10 wersetu przywołano nas niejako do porządku, żebyśmy pamiętali o naszym miejscu wobec Boga i o Jego wzniosłym charakterze, o Jego świętości, prawości. Księga Joba, 34 rozdział od 10 wersetu. Przeto wy, mężowie rozumni, słuchajcie mnie. Bóg nie ma nic wspólnego z bezprawiem, wszechmocny z nieprawością. Owszem, odpłaca On człowiekowi według uczynków i sprawia, że powodzi mu się według jego postępowania. Bo to jest pewne, że Bóg nie popełnia bezprawia i Najwyższy nie łamie prawa. Któż mu poruczył ziemię? I kto założył cały okrąg świata, gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha i ściągnął w siebie swoje tchnienie, to by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu. Bardzo ważną cechą dla chrześcijanina jest bojaźń Boża, świadomość tego, jak malutcy jesteśmy wobec Boga.
powinniśmy się czuć wielce wyróżnieni i uszczęśliwieni, że Bóg nas powołał na swoje dzieci. To jest wielka łaska. List do Rzymian mówi, że wszyscy ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. To jest wielka łaska, że grzeszników stawia na takiej płaszczyźnie swoich dzieci, przyjmuje ich do Bożej rodziny. Ale nawet czując się kochanymi i szczęśliwymi, nie możemy sobie pozwolić na coś takiego, aby w chwilach kryzysu, w chwilach trudności, jakąkolwiek nieprawość czy zło przypisywać Bogu. To jest próba wiary, że czasami się nam nie wiedzie, że czasami doświadczają naszą rodzinę czy nas samych jakieś nieprzyjemne doświadczenia. Mogą to być różne doświadczenia. Może być uczucie osamotnienia, że na przykład jacyś przyjaciele się od nas odwrócili. Albo może to być coś takiego, że mamy jakieś kłopoty w miejscu pracy. Albo ktoś w rodzinie zachorował i nie widać końca tej choroby. Różne doświadczenia są. Nie zawsze wszystko się układa tak, jakbyśmy chcieli. Ale pamiętajmy, że Bóg nie popełnia bezprawia. On nie ma nic wspólnego z tym i jest absolutnie święty. On ma pod sobą wszelkie stworzenie. Zasiada na najwyższym tronie wszechświata i gdyby tylko chciał, mógłby całe stworzenie w jednej chwili pozbawić życia, ale jednak tego nie robi. I popatrzmy na Boże stworzenie, jak bogate ono jest, jak cudowne ono jest. Wydaje się, że do przeżycia starczyłoby dużo mniej kolorów dla nas, dużo mniej smaków, a wszystko to, co Bóg stworzył, jest po prostu przeobfite, sprawiając nam radość. Kobiety na przykład rozkoszują się najróżniejszymi gatunkami kwiatów, kolorami. Jest wiele wspaniałych rzeczy na tym świecie. Jest wiele pokarmów, wiele owoców, warzyw. Bóg przeobficie zaopatrzył nas w to, co jest na tym świecie. I w Psalmie 104, wersecie 24 powiedziano, że Boże dzieła nie są takie ubogie, ale wręcz bogate. Psalm 104, werset 24. O, jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna dóbr Twoich. Zatem, drodzy, zamiast narzekania, pomyślmy, ile darów Bożych otrzymaliśmy. Cofnijmy się w przeszłość. My się tak łatwo przyzwyczajamy do dobrych rzeczy. Cofnijmy się w przeszłość. Ile mieliśmy kiedyś, ile mamy teraz. I jak zaczynaliśmy życie, jak było niepewne, jak nie mieliśmy jeszcze, wielu z nas jeszcze rodziny. Iloma dobrodziejstwami Bóg nas obdarzył. Jest taka piękna pieśń w śpiewniku pielgrzyma: policz dary, które Pan Ci dał. Po angielsku oryginał brzmi troszkę inaczej: count your blessings, czyli policz swoje błogosławieństwa. Ziemia nie jest uboga, ale jest pełna w dobra Boże. Liczne są dzieła Boże. A co ma powiedzieć człowiek, który jeszcze jest w grzechu? Albo co możemy powiedzieć, jeśli martwimy się o ludzi, którzy jeszcze Boga nie poznali? Czy Bóg jakoś przemawia do ludzi? Czy daje ludziom możliwość nawrócenia? Księga Joba jest księgą bardzo starą. Niektórzy twierdzą, bibliści, że ona odnosi się do czasów jeszcze sprzed Mojżesza, że dotyczy czasów patriarchów, i że Job prawdopodobnie nawet był spoza kręgu ludu izraelskiego, ale znał Boga. Różne są na ten temat opinie. W Septuagincie jest taka opinia, że on był z jakiegoś takiego bratniego ludu względem potomstwa Abrahama, ale nie był poganinem, znał prawdziwego Boga. I już ta księga wskazuje, chociaż jest bardzo stara, na pewne sposoby przemawiania człowieka do Boga. Że Bóg nie zostawia człowieka bez kierownictwa. To nie jest tak, że człowiek nie może się odwrócić od swej złej drogi i służyć Bogu. Zobaczmy do Księgi Joba, 32 rozdział, wersety 14 do 18. Jest bardzo ciekawy tekst, który mówi o jednym ze sposobów przemawiania Boga do człowieka grzesznego lub błądzącego. Czytamy 32 rozdział 14 wersetu. Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku.
A zatem Bóg w czasach jeszcze przed uformowaniem narodu izraelskiego, po wyprowadzeniu go z Egiptu, przemawiał w ten sposób. I dzisiaj też nie ma związanych rąk, też może także i nas w jakiś sposób przez sen ostrzec, pouczyć, wskazać na coś. Oczywiście nie należy przesadzać z tymi snami, bo czasami ktoś może analizować sny niegodne wcale tego. I pewien mędrzec żydowski kiedyś powiedział coś takiego. Mąż głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, a marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych. Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr jest ten, kto się opiera na marzeniach sennych. Marzenia senne podobne są do obrazów w zwierciadle, naprzeciw oblicza, odbicie oblicza. Co można oczyścić rzeczą nieczystą? Z kłamstwa jakaż może wyjść prawda? Wróżbiarstwo, przepowiednie z lotu ptaków i marzenia senne są bez wartości, jak urojenia, które tworzy serce rodzącej. Poza wypadkiem, gdy Najwyższy przysyła je jako nawiedzenie, nie przykładaj do nich serca. Marzenia senne bardzo wielu w błąd wprowadziły, którzy zawierzywszy im upadli. Prawo wypełni się bez kłamstwa, a mądrość jest wypełnieniem tego, co mówią usta godne zaufania. Zatem poza wypadkiem, gdy Najwyższy przysyła je jako nawiedzenie, nie należy przykładać serca do snów, bo można zbłądzić. Co nie znaczy, że sny nie są narzędziem Bożym. Są właśnie wtedy, kiedy Bóg je zsyła. Mamy w Dziejach Apostolskich dowód, że w czasach ostatecznych sny miały być narzędziem i widzenia, narzędziem Bożego pouczenia. Czytamy w drugim rozdziale, w wersecie 17. I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Także nie lekceważmy tego, ale nie przesadzajmy z tym. Nie doszukujmy się w jakichś absurdalnych snach jakichś większych treści, bo tam ich po prostu nie ma. Czasami zjemy za późno kolację i nic dziwnego, że mamy dziwny sen. Ale generalnie Bóg potrafi się posłużyć snem, żeby nas ostrzec. Ja przypomnę takie doświadczenie z mojego życia. Może już kiedyś opowiadałem. Pewnego razu śniło mi się, że ktoś bardzo fałszywy ze mną rozmawia, uśmiecha się, podaje mi rękę, a po odwróceniu się ode mnie wbija mi nóż w plecy, gdy ja odwracam się. I już wiedziałem, że to jest na pewno od Boga, że coś dzisiaj będzie złego. I rzeczywiście otworzyłem pocztę elektroniczną rano. Okazało się, że jeden człowiek zniesławił mnie na całą Polskę, rozpoczął kampanię nienawiści przeciwko mnie. I nie było to lekkie dla mnie doświadczenie. Dłuższy czas byłem przybity, ale Bóg mnie ostrzegł. Podobnie innego razu śniła mi się pewna nasza siostra, bardzo przygnębiona, wręcz płacząca. I skontaktowałem się z nią, powiedziałem, że modlę się za nią. To mówi, dobrze bracie, że się modlisz. Ale potem znowu wymieniliśmy myśli i powiedziała, jak jej powiedziałem, jaki miałem stan. Ja rzeczywiście płaczę w tym czasie. Rzeczywiście, bracie, masz rację, ty się módl. Bóg rozwiązał jej problem, bo po prostu była przygnębiona osamotnieniem. Mąż wyruszył w delegację, została z małym dzieckiem. I Bóg rozwiązał ten problem, że posłał do niej fachowca od zepsutego sprzętu AGD i się to okazał bardzo człowiek przychylny Ewangelii i bardzo chętnie słuchał. I taką dostała radość, że mogła się z nim podzielić, że to przygnębienie pokonała. Ale zaczęło się od snu, potem modlitwa, odpowiednie działanie i Boże rozwiązanie. Więc widzimy, że Bóg może posłużyć się tym. Może też, tak jak tu w kontekście Joba, ostrzec człowieka przed jego złym postępowaniem. Także Bóg pragnie obcować z nami, pragnie być blisko nas, pragnie nam pomagać i może się także, nie zawsze sen jest od Boga, ale czasami może być i może być błogosławieństwem dla nas czy dla innych. Czasami jest człowiek dość zapędzony w swoim szaleńczym biegu, jak mówi księga Jeremiasza. Niektórzy ludzie przypominają konia cwałującego na bitwie. Bardzo szybko idą przez życie, nie rozmyślają specjalnie, nie zastanawiają się, czy kogoś skrzywdzą po drodze, czy nie, czy coś złego zrobią. I dlatego inną metodą zatrzymania człowieka, zastanowienia nad jego życiem, która świadczy o tym, że Bóg kocha człowieka, pragnie jego dobra, jest to, co jest opisane w 33 rozdziale Księgi Joba, bo to, przepraszam, pomyliłem, to był 33 rozdział. Od 14 do 18, o tych snach i teraz od 19 wersetu.
to jest choroba. Smaga go też cierpieniem na łożu i dreszczem ustawicznym w jego kościach, także jego życiu obrzydł chleb, a jego duszy nawet ulubiony pokarm. I nie będziemy czytać dalej. Chodzi o to, że czasami Bóg zatrzyma człowieka w jego szaleństwie, żeby zatrzymał się, pomyślał o Bogu przez chorobę, cierpienie na łożu boleści. I rzeczywiście to bywa błogosławieństwem dla człowieka. Pamiętam, pewien człowiek kiedyś powiedział mi taką historię, że bardzo wiele zleceń, wiele pracy w swoim zawodzie i nagle dopadła go choroba. Był początkowo tak niezadowolony, tak mu to było nie w smak, że ta choroba go dopadła. To był człowiek uchodzący za wierzącego, ale mówi wtedy, jak leżał w łóżku, się leczył, mówi, otworzyły się przed nim takie bogactwa duchowe, tak się zbudował Słowem Bożym, że potem żałował, kiedy wyzdrowiał, bo tyle miał czasu na przemyślenie swoich spraw w świetle Słowa Bożego, na rozmyślanie o Bogu, na modlitwę, że potem mu tego zabrakło. Ale widocznie miał taką potrzebę i Bóg wiedział i zatrzymał go w tym pędzie. I czasami tak się dzieje. Kiedyś brat David Wilkerson przeżył takie wypalenie duchowe. Myślał, że napięty kalendarz zaproszeń z kazaniami, z wykładami, to jest dowodem jego duchowości. Ale wtedy, jak był taki przemęczony, miał taki czas, gdzie odmówił na jakiś czas usługiwania i czytał Słowo Boże, czytał dzieła purytanów, tych chrześcijan, którzy byli za taką czystością, oddaniem Bogu, którzy badali swoje postępowanie, czy są na dobrej drodze, czy są Bożymi wybranymi, czy nie. Takie duchowe pisma czytał i mówi, odzyskał siły duchowe, bo przyznał, że przez jakiś czas usługiwał na resztkach starych rzeczy, nie miał świeżego słowa. I dlatego nieraz jakieś takie wypalenie, cierpienie, choroba może nas zatrzymać, ale może to być korzystne, może powstrzymać nas przed jakimś złym czynem. Mam takiego zaprzyjaźnionego brata, który miał bardzo złe relacje z żoną i już chciał ją opuścić. Ale wtedy przyszła na niego choroba i zatrzymała go. I do separacji nie doszło. Więc widzimy, że czasami Bóg może posłużyć się też i chorobą, żeby człowieka zatrzymać, żeby czegoś złego nie zrobił. A jeszcze mocniejsza rzecz niż choroba to jest ucisk. Czasami Bóg się posługuje też i uciskiem, żeby człowieka zatrzymać w jego szaleństwie, w jego pędzie, aby objawić mu grzech. O tym mówi też Księga Joba, 36 rozdział, od 8 do 12 wersetu i 15. A gdy są skuci w pęta, skowani więzami nędzy, wtedy wyjawia im ich sprawy i ich występki, że się wzmogły. Otwiera im ucho dla przestrogi i wzywa ich, żeby się odwrócili od złości. Jeżeli usłuchają i poddadzą się, dokończą dni swoich w szczęściu i lat swoich w rozkoszach. Lecz jeżeli nie usłuchają, zginą od śmiertelnego pocisku i umrą, nie wiedząc jak i za co. I werset 15. On wybawia cierpiącego przez jego cierpienie i otwiera jego ucho przez utrapienie. Poprzednio mówiliśmy o cierpieniu fizycznym takim jak choroba, jeszcze nie najmocniejszym. A tu jest mowa o ucisku. Że człowiek doświadcza naprawdę wielkiego już cierpienia i to ma go zatrzymać, objawić mu jego błąd, pomóc mu odwrócić się od jego złego czynu. I rzeczywiście czasami tak się zdarza, że człowiek doświadczy czegoś takiego i zastanowi się poważnie nad swoim życiem. Jest wiele świadectw ludzi, którzy na przykład byli narkomanami albo alkoholikami. I doszli do dna, już wynosili rzeczy z domu. Ja osobiście znałem takich ludzi. Wynosili cenne rzeczy z domu, sprzęt elektroniczny, wszystko, byle było na działkę narkotyku czy w przypadku alkoholików na alkohol. I jak sięgnęli dna, jak po prostu zdrowie im się załamało, jak zaczęli cierpieć, jak doświadczyli biedy, znaleźli się na przykład, byli kiedyś nawet w dobrej sytuacji materialnej, znaleźli się w jakimś domu brata Alberta czy tam w Monarze. Miałem takiego dobrego znajomego, który znalazł się w Monarze, bo po prostu był toksykomanem, zażywał różnorakie substancje psychoaktywne. I doświadczając tego ucisku, ten mój dobry znajomy nawrócił się. Nawrócił się, stał się wierzącym człowiekiem i do końca swoich dni pomagał ludziom uzależnionym, ludziom ulicy i na jego pogrzebie
były tłumy. Ludzie go kochali. I nawet jedna ulica ma być nazwana jego imieniem i nazwiskiem. Ale musiał doświadczyć ucisku w ciele. To nie tylko była choroba, bo później co prawda zachorował, ale już jako wierzący i na to też zmarł, bo nieraz się zbiera skutki całego życia wcześniejszego, ale po prostu doświadczył ucisku, takiej nędzy można powiedzieć i to go skłoniło do nawrócenia. Dlatego w tym samym rozdziale jest piękna lekcja dla nas, drodzy, w wersecie 22. Oto Bóg jest wzniosły w swym działaniu. Gdzież jest taki wychowawca jak On? Bóg wspaniale wychowuje człowieka. Nie można mieć do Niego to żalu. Trzeba pamiętać, że my jesteśmy na ziemi, Bóg jest w niebie, Bóg jest wszechpotężny i On zmiłował się nad nami, dając Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Ale On każdego z nas uczy, czuwa nad nami i chociaż może różne to były losy, ale On jest naszym nauczycielem. Psalmista w psalmie 71, w wersecie 5 mówi: Tyś bowiem nadzieją moją, Panie Boże, Tyś ufnością moją od młodości mojej, Tyś był podporą moją od urodzenia, Tyś pomocą moją od łona matki mojej. O Tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna. Byłem jak dziwoląg dla wielu, lecz Tyś pewną ucieczką moją. I dalej w tym psalmie jest taka wspaniała myśl, w wersecie 17. Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. Zatem powiedzieliśmy sobie, jak Bóg przemawiał w czasach nawet przedizraelskich, ale dalej stosuje te metody, to znaczy przez sny, tu z pewnym zastrzeżeniem, że nie przez wszystkie sny, przez niektóre sny, przez chorobę, cierpienie na łożu boleści inaczej i przez ucisk. Wszystko to ma uczyć człowieka mądrości, bo głupota jest przywiązana do serca ludzkiego. Samolubstwo, jak powiedział Marcin Luther, kiedy skrzywienie ku sobie, taki egoizm. I Bóg chce to kruszyć. Jak kiedyś też w Księdze Przypowieści słusznie zauważył Salomon w wielkiej swojej mądrości, że krwawe rany oczyszczają złośnika. Jest taki werset, który o tym mówi. Już mówię, 20 rozdział, werset 30. Krwawe rany oczyszczają złośnika, a ciosy głębie wnętrzności. Gdy nastał lud izraelski, Bóg przemawiał przez kapłanów, jak mówi Księga Malachiasza, że wargi kapłana muszą strzec poznania. I po prostu rzeczywiście kapłani, kiedy pełnili swój urząd dobrze w Izraelu, to wtedy lud był pouczony, wiedział, czego się trzymać. Co kilka lat była odczytywana Księga Prawa, więc przede wszystkim Bóg przemawiał przez swoje słowo. Bóg powoływał też proroków, którzy docierali do Jego ludu izraelskiego i pouczali go o jego obowiązkach, o jego potrzebie powrotu do Boga, gdy był w odstępstwie lub pobudzali go do pewnych działań, jak za czasów Zachariasza, jak Geusza do odbudowy świątyni. Więc Bóg w różnoraki sposób przemawiał do ludzi. Celowo omawiam to krótko, bo to są bardziej znane sprawy. Zacząłem od rzeczy mniej znanych. W Nowym Testamencie Bóg przemawia przede wszystkim przez Słowo i w tym Słowie szczególne miejsce ma Słowo Ewangelii. Nauka o zbawieniu z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To cudowna, dobra nowina o miłosierdziu Bożym, że Bóg zlitował się nad nami, chociaż byliśmy grzesznikami i przyjmuje nas przez położenie naszej wiary w Jezusie Chrystusie. Ta cudowna zamiana następuje. Chrystus bierze od nas nasze brudy, nasze grzechy, a daje nam swoją sprawiedliwość, daje nam nowe życie, czyni nas nowym stworzeniem. I głoszenie Ewangelii nie jest opcją, jest koniecznością. I Bóg właśnie do ludzi dzisiaj przemawia przez głoszenie głównie Ewangelii. Ale są tereny, które można powiedzieć, są trudniejsze do zyskania dla Chrystusa. Są tereny państw islamskich, są miejsca, gdzie mieszkają muzułmanie, gdzie trudno do nich dotrzeć. Tam Bóg przemawia także przez widzenia. Poznałem brata Louisa Worada z Kanady, długoletniego nauczyciela Słowa Bożego na całym świecie, ale też szczególnie w Kazachstanie był i opowiadał, że spotkał muzułmanina, który powiedział mu coś takiego, że jechał pewnego, byłego muzułmanina, obecnie chrześcijanina, jechał pewnego razu w pociągu, sam w przedziale.
I ukazał mu się Chrystus. I powiedział, ja jestem Synem Bożym, czytaj Nowy Testament. I po prostu nawrócił się, uwierzył. Bóg w różny sposób przemawia. Jest też film w internecie na kanale YouTube o nawróceniach muzułmanów, że Bóg objawia się im w różny sposób. Nikt nie może powiedzieć, że Bóg nie dał mu możliwości poprawy życia. Bardzo piękną służbę wykonuje Duch Święty. Ewangelia Jana 16 rozdział opowiada, że Duch Święty przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. 16 rozdział. I rzeczywiście, kiedy na kogoś przyjdzie przekonanie o grzechu, to taki człowiek jest skłoniony do pokuty, do wiary w Jezusa Chrystusa. Także nikt nie może wysuwać pretensji do Pana Boga, że nie miał możliwości, że nie miał jakiegokolwiek świadectwa. Apostoł Paweł posuwa się nawet do tego, że mówi w pierwszym rozdziale listu do Rzymian od 18 wersetu, albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota to jest wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Także prawda jest taka, że także stworzenie przemawia na rzecz Boga. Dzieło Boże obwieszcza, kim jest Bóg. I ludzie jedynie przez nieprawość tłumią w sobie tę prawdę. Miałem przyjaciela Ryszarda z Koszalina, zmarł w wieku 52 lat. I to był już taki bardzo Boży człowiek, ale wcześniej, zanim on został tym Bożym człowiekiem, pojechał w góry odebrać sobie życie. Ale tam zobaczył dzieła Boże, Bóg do niego przemówił przez te dzieła i nawrócił się. Poszedł do pierwszego lepszego kościoła katolickiego, jaki był w pobliżu, i akurat był w Bielsku Białej. I tam akurat, jak myślicie, co się odbywało? Ewangelizacja oazy, gdzie zapraszali do przyjęcia Jezusa Chrystusa. Czy to przypadek? Na pewno nie. On potem wiele lat był w kościele baptystycznym, ale pracował w misji Teen Challenge, brata Davida Wilkersona, prowadził program Coffee House dla uzależnionych i ich rodzin. I miał wspaniałe owoce ten brat. Ale widzimy, że kiedy Bóg dotknie człowieka szczerego, nawet takiego, który doszedł do ściany w swoim życiu, to człowiek może się nawrócić. Nikt nie może mieć pretensji do Pana Boga. List do Rzymian, 3 rozdział, mówi w wersecie 19, że wszelkie usta mają być zamknięte i świat cały podlegać sądowi Bożemu. Także tak naprawdę możemy zrobić tylko to, co Hiob zrobił, kiedy Bóg mu objawił swoją wielkość, swoją chwałę. Nigdy nie podnośmy naszych serc przeciwko Bogu. Zawsze bądźmy wdzięczni Jemu za wszystko, co otrzymujemy. I Hiob powiedział w 40 rozdziale swojej księgi, w wersetach 3 i dalej, wtedy Job odpowiedział Panu i rzekł, oto ja nędzny, cóż Ci odpowiem? Swoją rękę kładę na ustach. I jeszcze w innym miejscu, w 42 rozdziale, mówi tak. Wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Ale czy to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem? I potem mówi w wersecie 5, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Drodzy, pamiętajmy o tym, jak wielki, wspaniały i dobry jest Bóg. Nigdy nie wątpmy nawet w trudnych doświadczeniach, w trudnych przejściach, a są takie nieraz długotrwałe cierpienia, które znosimy. Nie wątpmy w Jego dobroć. To diabeł chce nas pozbawić wiary w dobroć Bożą. Nigdy nie wątpmy, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności, jak pisze pierwszy list świętego Jana w 1 rozdziale. Zawsze pamiętajmy, że nie ma w Nim żadnej skazy. Skaza jest po stronie człowieka. Skaza jest po stronie grzesznego świata. Skaza jest oczywiście przeogromna po stronie diabła, który też próbuje nam podstawić nogę, w różny sposób zaszkodzić. Ale po Bożej stronie jest zawsze miłość, zawsze łaska, zawsze pomoc i zaufajmy Bogu, nigdy nie wątpmy, nawet w trudnych chwilach.
a czas przyjdzie trudniejszy. Czas jeszcze trudniejszy przyjdzie na ten świat, dlatego takim przypomnieniem chciałem się dzisiaj podzielić, żeby ufać, że Bóg jest prawy, święty, dobry i rozkoszować się tym, że jesteśmy Jego dziećmi, że On nas przyjął, że nas umiłował. I bądźmy pewni, że nikt i nic nie jest w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, jeśli trwamy w Chrystusie. Amen.